Proszę mi o w miarę sprawne zabranie aut z parkingu, który jest tutaj, ponieważ tuż przed 12 trasa zostanie zupełnie zamknięta i w ogóle nie będzie wypuszczania samochodów aż do końca imprezy, także... Mamy jeszcze 10 minut do początku. Jak, dzieciaki gotowe? Nie możecie się już doczekać pewnie, nie? Kto by chciał już wystartować? O, prawie wszyscy. Na 100 metrów kto biegnie? Dobrze. Już tylko czekamy na sędziego, minutka i zaraz idziecie na linię startu. Krasnalki ukończyły już bieg, za chwilę pobiegną Krasnale, rocznik 2012 i młodszy skokat u chłopców. Jest już 11:35, więc powinni wystartować. Jeśli widzicie, zróbcie hałas. I zaraz jak tylko przebiegną, od razu robimy zbiórkę przed sceną. Zbiorą się ci, którzy biegną na 200 metrów, czyli roczniki 2011, 10 i 9. Pierwszy bieg w życiu. Ale nie ostatni, na pewno jak widzę, że szczęśliwy sportowiec będzie. To znaczy on już ukończył maraton na wózku ze mną. O, no to dobre geny są. Dobre geny na pewno będzie biegać. Ty jeszcze? Widziałem. No jak tam w skarbie było? To był pierwszy twój bieg? Tak, zadowolony byłeś? Będziesz biegał jeszcze? A gdzie ten ambulans jedzie mi? To dwie mamy obstawić? Pierwsza, druga, trzecia. Jeszcze piątce co najmniej. Ja bym tam nie
To bardzo ładne. Będziesz biegał? Podoba ci się bieganie? O, no to ciemny jesteś. Ty też będziesz biegał? Podoba ci się bieganie? Oj, nie ma badań. Ezu, co my z tym wygranymi macie? Ja pierniczę, to wszystko zabawa. Dziewczęta 800 metrów, zapraszam na start. Minuta do biegu. 5, 4, 3, 2, 1. Wystartowały dziewczynki na 800 metrów. Mamy tutaj jedną zawodniczkę z naszego klubu. Mocno trzymamy kciuki, bo to jest super impreza. Mnóstwo dzieciaków biega, także cieszymy się i trzymamy kciuki. Teraz za minutę. Zapraszamy Was również na stoisko warsztatów terapii zajęciowej w Kaczewskim, gdzie można być lepo nie byli zapuszać. Nie było na pewno. Uwaga, uwaga! Brawo Mati, brawo! Dawaj, dawaj, to już koniec, już końcówka! Wracają za wejście, zróbcie hałas! Wszystkie dzieciaki rodziców z aparatami, tutaj kamerami, komórkami, zapraszamy serdecznie do i miejsce pierwsze, Lena Kudyba. Dekoruje szef kondycji Wiesław Paradowski. Gratulujemy serdecznie zwycięstwa. Zróbcie hałas! Plecaczek już jest, wszystko bardzo. I tradycyjnie mogę to dla dzieciaków. Będzie minuta dla fotoreporterów, więc można fotografować, filmować, co tylko chcecie. Dziewczyny, na podium, uśmiechajcie się teraz pięknie. Brawa! Thank you.
Chłopaki, uśmiechy! Dziękujemy bardzo. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, zwycięzcy, żeby zostać do końca, ponieważ będzie jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich dzieciaków zwycięzcy. Miejsce pierwsze, Malwina Dziwońska. Minuta dla fotoreporterów, zróbcie hałas! Minuta dla fotoreporterów i robimy hałas! Uśmiechamy się ładnie. Ostatnie zdjęcia. Przynajmniej przestawienie go, ponieważ druga rzecz nie zamknięta, to nie będzie możliwości wyjazdu z parkingu. 600 metrów w ruchciku i pociągu wtedy będzie ostry start. Biegnie na 5-10 km. Okej, widzę, że w miarę jesteście na scenie. Oliwia Paradowska, brawa dla niej! I od razu lepiej. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Oliwia, prowadzimy, naśladujemy. I love all girls that move them body. And when you move your body. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Później tańczymy. Mówiłem, że na koniec zapas. Ostatnie 10 sekund. Polska, brawa, prowadziła dla was rozgrzewkę. To może zostanie się, tańczymy jeszcze razem, co? Tańczymy? Tańczymy. Oh,
do tyłu, tak? Lekkim biegiem, startem honorowym ruszymy 600 metrów, zatrzymujemy się, tam będzie start ostry i dopiero idziemy na ostro, tak? 2, 1... Zapraszamy serdecznie do Gusta, który stoi tutaj koło sceny. Stołki roczną do mnie za wielki. Tak, jak się zagnie. O, ta pani się stratuje. Brawo, pani Anioł. Piękny bieg, piękny bieg. Brawo, brawo. I pięknie, brawo. Ach, ta walka to. Brawo, brawo, brawo. Super. Po medalu, brawo. Wygrałeś i tak. Wody, wody! Dzięki!
Numer 275. Brawo i drzewko szczęścia jest jeszcze do odebrania. Jakiej wręcz? Numer 276 i brawo dla tej pani. Piękny marsz, piękny marsz. Tak najświeżej wyglądali na tym piątku. Michał, tak. Nie, tak wiesz. Tak jest. Brawo dla pani z żabą na piersi i dla tego pana też z żabą. Ale ma pani wyłupiaste oczy, w sensie żaba, nie? No Marek, nie wiem teraz, ale chyba się udało. Brawo! Gratuluję się. Gratuluję. No, szokas. Wody mu! Kto na piersi? Właśnie na brzuchu. Agnieszka Marcinek. I Michał. Wody! Brawo, Michał. Legi jeden był. Oczywiście pamiętajcie, żeby tylko zrobić wielki hałas, jak tutaj zawodniczki będą wychodziły na podium. I miejsce pierwsze, Aleksandra Płocińska. Zróbcie hałas! Minuta dla fotoreporterów. Dziękuję bardzo. Miejsce trzecie Adam Modelski, miejsce drugie Mateusz Zaborski i miejsce pierwsze Tomasz Roszkowski. No, brakuje nam jednego zawodnika. No pewnie nie mógł zostać albo gdzieś już na następny bieg pobiegł. Zróbcie hałas!
czas na kolejne 5 km, tym razem Nordic Walking. Co mamy? Gratuluję. Tak jak trzeba. Pani Małgorzata nie biegła na podium, tylko szła, bo to jest Nordic Walking. Gratulujemy. Dekoracja zawodników. I oczywiście co robimy? Robimy hałas! Miejsce trzecie w biegu na 10 km zajęła Agata Zienkiewicz. Miejsce drugie Jagoda Nowik. I miejsce pierwsze Agnieszka Świnarska. Prosimy o dekorację zawodniczek. I oczywiście prosimy publiczność o niezapominanie o hałasie, którego tutaj dużo powinno być teraz. O tak, właśnie. Super. Paweł Szczepański. Miejsce drugie. Kamil Lubowiecki. I miejsce pierwsze. Tomasz Słupik. Tutaj mamy jeszcze zawodników i zawodniczki ze specjalnej drużyny, która do nas teraz przybędzie na scenę, jeszcze przed kategoriami wiekowymi. To są zawodnicy z warsztatów terapii zajęciowej. Zapraszamy serdecznie tutaj do nas na scenę. Drużynę Floriana zapraszamy serdecznie. Brawo! I też również medale dla nich. Wśród pań w kategorii wiekowej 16-29 lat i tutaj miejsce trzecie zajęła Aleksandra Nietrzepka. Miejsce drugie Magdalena Bielińska i miejsce pierwsze Anna Wodych. Wśród panów miejsce trzecie na 10 km zajął Ignacy Tyszka. Miejsce drugie Marcin Jednochowski. Miejsce pierwsze Paweł Kowalik. Trzeciego miejsca nam brakuje. Ignacy Tyszka jest. Miejsce trzecie zajęła wśród pań Joanna Szczepaniak. Miejsce drugie Anna Cisław. Miejsce pierwsze Justyna Szczęsny. Tak, to warto dotrwać do końca imprezy, nie? A później człowiek ma wyjść na podium, nie ma człowieka. I to aż dwa miejsca w tym przypadku, łącznie z pierwszym. Czy ktoś w zastępstwie będzie, tak? Ci poczekali i warto było, wszyscy trzej są na podium. Może panie mniej cierpliwe troszkę, ale to takie życie chyba. Dla panu. Agnieszka Marcinek, miejsce trzecie. O, rodzinka przyjechała. Olga Babicka, miejsce drugie. Brawo! I miejsce pierwsze Joanna Berkocha.
W kategorii 40-49 lat biegu na 10 km zajął Paweł Kąski. Miejsce drugie Daniel Bieliński. Miejsce pierwsze Paweł Zych. Gratulować, gratulować. I tutaj wśród pań miejsce trzecie zajęła Małgorzata Kozłowska-Sawicka. Miejsce drugie Agnieszka Pyzel. I miejsce pierwsze Dorota Zając. Zróbcie hałas! Ta sama kategoria, 50 plus wśród panów. Miejsce trzecie Adam Misztal. Miejsce drugie Jacek Nowocień. I miejsce pierwsze Marek Mazur. Doświadczeni zawodnicy, nie pierwszy raz się na podium spotykamy. Uśmiechnijcie się na koniec pięknie i pomachajcie jeszcze, proszę bardzo, do zdjęcia. Pięknie, tak jest. I kochani, co robimy? Widzimy się za rok na następnym progresie. Oczywiście po drodze jeszcze wiele biegów, ale na 12. progresie za rok się widzimy dokładnie tutaj, w tym samym miejscu, tej samej porze.